Dzisiaj będziemy się poruszali w takiej dość aktualnej, coraz bardziej popularnej tematyce, no ale to szczegóły za chwilę. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Ania Szczykutowicz, witam serdecznie, która zawodowo zajmuje się komunikacją i PR-em w projekcie Hackersi, stworzonym przez Fundację Sarigato. Hackersi. Tak, kim w takim razie są hackersi? Hackersi to jest, w sumie to jest społeczność tworzona przez Fundację Sarigato i hackersi to są właśnie dzieciaki z trudnych środowisk. Potrzebujące dzieciaki, które generalnie już na starcie mają ciężko, mają problem z usamodzielnieniem się, ze znalezieniem dobrze płatnej, fajnej pracy. A tutaj mniej więcej o osobach w jakim wieku mówimy? Znaczy, my jesteśmy generalnie skierowani do dzieciaków w sumie od 6, 7 roku życia, to są nasi najmłodsi podopieczni, do tych już w sumie dorosłych nawet, 18, 19, 20, do tych, którzy właśnie są już na początku tej drogi usamodzielniania się, ale wciąż jakby te sytuacje mają dość trudną, więc tak bym powiedziała do jakiegoś 23, 4, 5 roku życia. I w jaki sposób Fundacja próbuje im pomóc? My przede wszystkim skupiamy się na nauce programowania i robotyki i generalnie na takim właśnie rozwoju tych kompetencji cyfrowych. A dlaczego akurat programowanie i robotyka? No generalnie my bardzo mocno wierzymy w to, że ten rynek pracy w branży IT jest naprawdę sporą szansą dla tych dzieciaków, żeby generalnie też nawet połączyć jakieś swoje zainteresowania właśnie z nowymi technologiami. Ja bym powiedziała, że to, co jest bardzo ważne w tym, żeby zostać w ogóle programistą, to jest takie samozaparcie i systematyczna praca. Więc to jest przede wszystkim. A poza tym to są takie, no wiadomo, że to jest taka, że to jest zupełnie inne myślenie, takie, to jest takie specyficzne, trzeba logicznie myśleć, no bo tak naprawdę no to jest trochę jak rozmowa z komputerem, więc to jest trochę takie niecodzienne. A komputer bywa czasem upartym rozmówcą. No właśnie, tak. My jakby w ogóle naszym celem jest towarzyszenie tym dzieciakom do momentu, w którym one znajdą się na rynku pracy z pracą. Czyli generalnie towarzyszymy, chcemy im towarzyszyć, wspierać ich tak naprawdę w znalezieniu tego zatrudnienia. Takie jest bardzo słynne porównanie, które mi osobiście się podoba. Uważam, że jest niezwykle trafne, że pierwszym w ogóle wydanym podręcznikiem programowania w Polsce to była książka kucharska i że programowanie jest tak trochę jak gotowanie. Znaczy, że mamy jakieś zmienne, czyli w tym wypadku składniki, jak sól, pieprz, mamy polecenia, sekwencje, w której musimy to wykonać. Czasami mamy też pętle, no bo musimy na przykład mieszać 3 razy w lewo, no to mamy już pętlę iteracyjną. Zwłaszcza też patrząc na właśnie samą branżę IT, bazując na jakichś raportach też, bo pokazując jakby też konkretne rzeczy, chociażby dzieciakom, które chcemy, już trochę starszym, bo wiadomo, że te młodsze to za bardzo nie patrzą na to, ile będą zarabiać kiedyś i jeszcze to nie ten czas. Natomiast pokazując na przykład właśnie, jakie są możliwości pod kątem zarobków, albo też sam fakt tego, że naprawdę jest cały czas bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów. No i jest tutaj właśnie taka fajna szansa na to, że będzie można znaleźć fajną pracę. No myślę, że zwłaszcza teraz, jak mamy taką sytuację na rynku pracy, troszkę no, niestandardową, jest, tak, dynamiczną, dokładnie, też nie do końca przewidywalną, myślę, że dużo osób no, w tym momencie zastanawia się, co za chwilę z sobą zrobić. Nawet jeśli wcześniej się zdecydowało na to, żeby pracować w innym obszarze, no to wiem, że jest dużo osób, które zresztą nawet jak takie reklamy są teraz, przechodzą z gastronomii na przykład do programowania. I my też pokazujemy dzieciakom, że zaczną już teraz, w czasie, kiedy chodzą jeszcze do szkoły, jak są w gimnazjum, czy w podstawówce, w liceum i zaczną się uczyć, to generalnie skończą liceum i już mogą coś zaczynać robić na rynku, mogą jakieś staże, praktyki, pierwsze zatrudnienie. Pracodawca nie za bardzo patrzy na studia, w sensie takim, że to formalne wykształcenie jest dla niego całkowicie drugorzędne. W niektórych przypadkach pracodawca nawet w ogóle nie patrzy na to, ale patrzy na portfolio.
Czyli generalnie to też jest coś, w sumie na co my też po drodze stawiamy na zajęciach, czyli jakby dawać możliwości zrobienia czegoś swojego, co potem będzie można właśnie pokazać jako portfolio, nawet najprostsze rzeczy, zacząć od najprostszych programów, najprostszych stron, czegokolwiek i zbierać już od samego początku swój dorobek. Jest też fajna opcja i to jest też w ogóle potencjał, na przykład jeżeli jakaś firma jest zaangażowana i uczy na przykład nasze dzieciaki, no to potencjalnie przecież szkoli sobie pracownika przyszłego. Porozmawialiśmy sobie troszkę o programowaniu, a jeszcze by mnie interesowała sama robotyka. Dzieciaki mają klocki Lego na przykład, budują roboty, a potem przy pomocy tabletu programują i na przykład uczą się. Wiedzą, że podstawowych, ale to już uczy pewnego sposobu myślenia. Na przykład, jakie komunikaty trzeba dać, żeby robot zrozumiał i żeby zrobił to, co się chce na przykład. My też kierujemy generalnie, znaczy bardzo często do tych dzieciaków, które są w trudniejszej sytuacji, więc my im chcemy pokazać, że w żadnym wypadku nie są gorsze na przykład od innych dzieciaków, że też są zdolne, też mają umiejętności. My generalnie też w ogóle szerzej do odbiorców wszystkich, na przykład tych, którzy też potencjalnie mogą nas wspierać, chcemy pokazać, że wśród tych dzieciaków jest ogromny potencjał, który tak naprawdę można wykorzystać. Mogę tylko zachęcić do tego, że warto działać w tego typu akcjach i warto działać w społeczności, w hakersach. I wspierać dzieciaki na różne sposoby generalnie, czy indywidualnie, czy na przykład całą firmą, albo w ogóle grupą znajomych na przykład. Mhm. I pokazywać, właściwie to też chodzi o takie pokazywanie, że niekoniecznie z góry już ich przyszłość tak musi wyglądać, że mogą to zmienić i mogą na własnych warunkach po prostu przejść życie. Mhm. I o to chodzi. Super. Bardzo dziękuję w takim razie za bardzo ciekawą historię.